Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj przychodzę do Was z taką nietypową informacją, mianowicie wraz z aktualizacją 15.1, która weszła do gry dzisiaj około godziny 9 rano, zostały podniesione ceny grzybów. I teraz od razu powiem, nie było to zrobione po cichu, nie było to zrobione bez żadnej informacji, dlatego że informacja wleciała już kilka dni temu na ten temat, ale ja nie nagrywałem o tym filmu, bo sam chciałem się dowiedzieć, jak to będzie wyglądać, o ile te ceny wzrosną i tak dalej, i tak dalej. No i teraz już tak na dobrą sprawę wszystko wiemy, dlatego że ceny wzrosły o około 20%, czyli najdroższy pakiecik jak wcześniej kosztował 100 euro, no to teraz kosztuje 120 euro, natomiast jeżeli chodzi o złotóweczki, no to jak widzicie tutaj na Steamie już są nowe ceny, mamy zamiast 400 zł za najdroższy pakiet, no to w tym momencie jest już to 500 zł, więc można powiedzieć, że dość dotkliwa zmiana, dość dotkliwy wzrost, no i od razu tutaj powiem, że po pierwsze nie obwiniajcie tego filmu, bo to nie jest moja decyzja ani nic takiego, bo widziałem, że ludzie lubią tak robić. Natomiast druga sprawa jest taka, nie będę tu ich tłumaczył, bo tam w tej wiadomości o właśnie tej podwyżce cen było napisane, dlaczego to zostaje podniesione i tak dalej. Wy wiecie swoje, wy pewnie już tam piszecie komentarze. Natomiast w skrócie pisali, że po prostu bardzo im się kadra zwiększyła. Na początku było to tylko 7 osób, teraz już zatrudniają 35, także no jest po prostu ich tam więcej. No i wiadomo, generalnie inflacja, wszystko drożeje, może jakieś, nie wiem, większe koszty utrzymania serwerów. No generalnie nie chcę tutaj strzelać, ale tam jakieś kilka powodów wypisali, dlaczego te ceny wzrosły. No i ja dzisiaj przychodzę do Was z takim filmem, jest to, od razu zaznaczam na wstępie, materiał sponsorowany, bo chcę być z Wami transparentny, więc pewnie gdzieś tam w lewym górnym rogu ekranu też się pojawi ta opcja YouTube'owa, że zawiera płatną promocję. No i dokładnie, przychodzę do Was ze sposobem, dzięki któremu możecie płacić za grzyby taką cenę jak wcześniej, czyli po prostu najdroższy pakiecik za 400 zł. Jest to za sprawą sklepu, o którym już nagrywałem jeden film, ale teraz już jest wszystko wiadomo. No i w tym sklepie możecie używać kodu Neutral przy zakupie grzybków, żeby po prostu jakoś mnie tam wspierać. Za grzybki będziecie płacić tyle samo co do tej pory, natomiast część z tego co zapłacicie będzie szła po prostu do mnie. I tutaj od razu powiem, po pierwsze zobaczymy ile będzie tych osób, bo może być tak, że będą tego kodu używać 3 osoby, a może być tak, że będzie używać tego kodu, nie wiem, 100 osób, więc zobaczymy na jaką to będzie skalę, natomiast ja planuję, jeżeli fajna kwota się będzie z tego zbierała, to część z tego przeznaczyć na jakieś giveaway, na grzybki, na jakieś konkursy i po prostu robić to regularnie, powiedzmy, nie wiem, co miesiąc albo coś takiego. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jest już im zasugerowane przeze mnie i przez jednego twórcę z Węgier, żeby po prostu w ramach tego, że wy wpisujecie jakiegoś tam content creatora, bo wiadomo, musicie wejść specjalnie na tą stronkę, musicie wpisać ten kod przy zakupie i tak dalej, no i na dobrą sprawę w tym momencie jedyne co tak jakby, nie wiem, z tego wynika to, że wspieracie po prostu swojego ulubionego twórcę. Natomiast ja zasugerowałem, żeby osoby, które używają tego kodu twórcy, miały coś dodatkowo, na przykład, nie wiem, jakiś tam delikatnie zwiększony procencik z tych grzybków, czyli no tam kilka grzybków więcej dodatkowo, czy tam kilkanaście, kilkadziesiąt, w zależności ile kupują, ile kupuje dana osoba, żeby po prostu jak ktoś używa tego kodu twórcy, to też z tego coś miał, więc to są takie moje sugestie i tutaj od razu o tym powiem. No i teraz tak, jak można kupić te grzybki po starych cenach? Wchodzicie sobie na stronkę, pewnie gdzieś Wam tutaj się pojawi link, natomiast macie również w moim opisie postaci home.syfygame.net. To jest stronka, o której ja już nagrywałem, to jest taka stronka, powiedzmy, nie wiem, interaktywna, gdzie po prostu macie zakładkę społeczność, na której się pokazują wszystkie newsy ze świata Shakesa, no i macie zakładkę sklepy, w którym możecie po prostu kupić grzybki. Stronka, z tego co wiem, ma być rozwijana, być może będą się tam pojawiać jakieś specjalne pakiety, których w gierce nie doświadczymy, więc generalnie polecam z niej zacząć korzystać, bo tam ceny nie mają się zmienić. Tam ceny mają być cały czas takie same jak właśnie poprzednio, nie? Czyli będziemy płacić tak jak wcześniej. No i teraz tak, jak się na tą stronkę zalogować? Odkąd weszła aktualizacja 15.1, to w ustawieniach gry, może Wam pokażę na takim koncie, gdzie po prostu no nie będzie szkoda, jak to zobaczycie na filmie. Wchodzicie sobie w lewym górnym rogu w opcję, macie tutaj, no ja to zakrywam, ale w lewym dolnym rogu
Powiedziałem w lewym górnym, chyba nie wiem. W lewym dolnym rogu w każdym razie macie kółeczko zębate i to są opcje. No i klikacie te opcje i macie zakładkę konto. I jak widzicie w tym koncie, w tej zakładce macie swój identyfikator postaci, więc to już nie jest na poczcie. Nie wiem, czy nadal jest, czy nie ma. W sumie to mogę wejść, a nie, nadal jest. No ale teraz już macie to przypisane do konta. Macie to widoczne, jak widzicie, no powiedzmy na co dzień. Możecie sobie za każdym razem sprawdzić. No i ta ID postaci możecie łatwo skopiować tym guziczkiem. No i teraz tak. Tak, jeżeli chodzi o to ID postaci, to gdzie to wpisać i co z tym zrobić? Odpalimy sobie tą stronkę, przypominam raz jeszcze home.syfygame.net. Odpalamy to sobie i ja wam tutaj już pokazuję, cyk. Może od razu schowam sobie to, żeby nie było. No i dobra, włączę też sobie u siebie, ok. No i jak wejdziemy na tą stronkę, to mamy coś takiego. Ona działa bardzo fajnie na telefonie, działa również jak widzicie na komputerze, więc jak kupujecie tylko przez telefon grzyby, to polecam również jej używać. Mamy tą zakładkę społeczność, gdzie mamy jakieś tam newsy ze świata Shakesa, no i mamy zakładkę sklep. Jak się tutaj zalogować? Poprzez właśnie to ID postaci, które przed chwilą sobie skopiowaliśmy. Oj, tutaj, a to w sumie nic takiego. Klikamy logowanie, jak widzicie, cyk, no i wprowadź nasz identyfikator postaci. Dobra, dobrze, że tego nie widzicie, bo mi się zapisywały moje stare, musiałbym blurować, ale jak widzicie wklejam sobie teraz właśnie to swoje ID postaci z tej zakładki konto i klikamy Enter. No i cyk, jesteśmy zalogowani na naszego Berserka, widzicie tutaj wszystko, mamy nazwę swoją, mamy klasę, mamy jak widzicie serwer, no i mamy ile w tym momencie na koncie jest grzybków. To jest oczywiście takie konto testowe tylko pod ten film, ja je potem usunę, żeby była tutaj jasność. No i dobra, i teraz jak wejdziecie w sklep, to macie... Jak widzicie, o tutaj jest ta oferta specjalna na start, pakiet startowy, no i macie wszystkie pakiety grzybków i ceny jak widzicie są po staremu. Najtańszy powiedzmy pakiet jest za 20 zł, najdroższy pakiet jest za 400 zł, więc wszystko jest tak jak być powinno powiedzmy. No i tyle, wybieracie który pakiecik chcecie sobie kupić, tutaj na przykład weźmiemy najdroższy, no i mamy coś takiego jak kod twórcy. Rozwijamy to, wpisujemy sobie neutral, tak jak już wam powiedziałem, cyk, teraz wam tu powinno na zielono wyskoczyć, że twórca został znaleziony. Cyk, dokładnie, twórca znaleziony. No i przekierowywuje nas do płatności. Możemy płacić kartą, możemy płacić PayPalem i możemy płacić tam przez przelewy 24, to tam blik i tak dalej. No i tyle, generalnie tyle. Generalnie tak to wygląda. No i oczywiście będę bardzo wdzięczny, jak będziecie tego mojego kodziku używać. Tak jak już powiedziałem, może to schowamy, może to sobie też wyłączymy. Cyk, niech będzie tak. Tak jak już powiedziałem, po pierwsze walczę o to, żeby osoby, które wprowadzają ten kod dostawały coś ekstra, żeby to nie było tak, że tylko my dostajemy, że tak powiem, jakąś część z tego. Informuję, że bo ja chcę być też z wami transparentny, więc ja dostaję z tego część materialną, że tak powiem, tak jak te kody powiedzmy... jakieś tam elevatorowe, powiedzmy legendarne, od legendarnego lochu i tak dalej, kody na start serwerów, ja za to nic nie mam materialnego, tak, za to, że używacie tego kodu, to mam coś materialnego, dostaję po prostu z tego część, no i to leci do mojej kieszeni, żeby tutaj była jasność, żebyście wiedzieli jak to działa, dlatego też film jest oznaczony jako sponsorowany, bo mówię, chcę być z wami po prostu w tym temacie szczery, także no, mówię, jeżeli sporo się tego uzbiera, to będą jakieś giveaway, będą jakieś konkursy za część z tego, co dostanę po prostu z tego kodziku. Ogólnie to działa bardzo podobnie jak ten kod Fortnite'owy. Kto tam śledzi jakąś scenę YouTube'ową, Twitch'ową, ten wie, że są takie kody w Fortnite'cie, tam Epic to ogarnia, mamy kod twórcy, no i przy zakupie jakichś tam itemków chyba w Fortnite'cie czy coś takiego, nie grałem za bardzo Fortnite'a, więc nie wiem do końca, ale po prostu część również z tego idzie do twórcy, no i tutaj działa to bardzo, ale to bardzo podobnie. No i co? I tyle. Tak na dobrą sprawę tyle, tak jak mówię, po pierwsze walczymy o to, żebyście coś mieli z tego dodatkowo, za to, że wpisujecie jakiś kod twórcy, no a po drugie ja ze swojej strony będę w ramach podziękowań dla was robił właśnie jakieś regularne giveaway'e za część z tego, co się uzbiera. Zobaczymy jaka to będzie jeszcze kwota, bo no jednak wiadomo, może tak jak powiedziałem na początku, mogą użyć tego 3 osoby, a może użyć 30 osób, może użyć 100 osób, więc w zależności od skali na taką, tak duże będą giveaway'e, o może tak. No i
mówię, to też jest dla Was fajne, bo możecie i na telefonie, i na komputerze kupić grzybki po starych cenach. Nie musicie się, powiedzmy, przejmować tym, że ta cena na różnych platformach niestety wzrosła. Wszystko, dziękuję Wam pięknie za uwagę, dziękuję Wam pięknie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to subskrybujcie oczywiście z dzwonem, zostawiajcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przypięte w komentarzu oraz opisie. No i pamiętajcie o używaniu kodziku Neutral. Z tego, co wiem w ogóle, to jakoś teraz ma być, tu jeszcze dodam, promocja chyba na grzybki, tylko nie jestem przekonany, poczekajcie. A nie, bo to dzisiaj mamy dopiero, to dzisiaj może powiedzą. Nie jestem pewien, czy teraz będzie ta promocja, chyba teraz, bo to jest ostatni weekend przecież tego miesiąca. No tak, to teraz powinna być promocja na grzybki 20%, zazwyczaj jest w ostatni weekend miesiąca, więc możecie po prostu skorzystać, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądać i ile osób, ile się po prostu uzbiera tego. Nie wiem, czy mogę Wam mówić dokładne kwoty potem i tak dalej, ale coś tam wiecie, coś wykombinujemy, żebyśmy mieli jasność, o czym gadamy. Wszystko, dzięki Wam pięknie za uwagę, raz jeszcze za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!